Dzień dobry, Monika Suder, zapraszam do rozmowy Echo 24, do rozmowy bardzo muzycznej i bardzo kobiecej, bo ze mną dwie przedstawicielki zespołu KOSY, Katarzyna Szetela-Pękosz, dzień dobry. Dzień dobry. I Aleksandra Gronowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się chwilę nad tym twoim nazwiskiem musiałam zastanowić, przepraszam. Za chwilę wasz koncert, Dolnośląskie Centrum Filmowe, w poniedziałek 13 czerwca zagracie. Zagracie utwory z płyty Siew. Co to za płyta? No, to jest nasza długo oczekiwana debiutancka płyta, która właśnie do nas przyszła. Jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumne i rzeczywiście na płycie znajduje się 7 utworów. Jest to tylko część z naszego repertuaru, który zaśpiewamy na koncercie. Ale to jest taka esencja, którą wyciągnęłyśmy, która stanowi jakąś taką spójną opowieść, jak dla nas. No i przede wszystkim są to pieśni tylko z Dolnego Śląska, na czym nam bardzo zależy. A w repertuarze śpiewamy też pieśni z innych regionów, ale ta płyta właśnie jest taką esencjonalną, jeśli chodzi o Dolny Śląsk. Jak udało wam się wydać płytę? Udało nam się wydać płytę dzięki ogromnej pomocy naszych fanów, czyli na pewnym portalu, na którym można zbierać pieniądze i pomoc od fanów. Tam udało nam się to wszystko zorganizować, za co bardzo dziękujemy, bo to był bardzo, bardzo duży wkład naszych fanów. Oni po prostu, to było szaleństwo, nie spodziewałyśmy się takiej odpowiedzi i takiego odbioru tej naszej prośby i propozycji. Tak to się wszystko rozwinęło, że miała być epka, czyli 3 utwory, skończyło się na 7, a tak naprawdę ta płyta ma długość klasycznego long playa, tak naprawdę ponad 40 minut muzyki, bo no, to nasze utwory są mało radiowe, trwają po 6 minut niektóre. Więc tak, to wszystko tak naprawdę dzięki ludziom dobrej woli, którzy nas wspierali i nadal nas wspierają. No i ale fantastyczny Voiceland, gdzie mogłyśmy nagrać tę płytę. Wspaniałe miejsce, super chłopaki. Przypomnij, oprócz Jarka Czernichowskiego, który tę płytę też zmiksował i zmasterował. Tak, nagrywał nas Piotrek Semiras i tak. Tymek Samorzewski. Tak. Także. Ale to nie tylko ludzie dobrej woli, bo to wasi fani, dlatego że wy od samego początku, mam takie wrażenie, od razu zaczęłyście być znane tutaj we Wrocławiu. Pojawiałyście się w wielu miejscach, pojawiałyście się na Strajku Kobiet, koncertowałyście, grałyście, pokazywałyście się w internecie, jeździłyście przecież na festiwale, tak? Już macie sukcesy na swoim koncie. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo rzeczywiście no to, że tak jak to określiłaś, byliśmy znane, było też dla nas od samego początku dość zaskakujące, co po prostu dało nam taki jasny komunikat i feedback, że to, co robimy, spotyka się z potrzebą odbiorcy, że jednak ta muzyka i te pieśni na tyle rezonują we współczesnym świecie i we współczesnym właśnie odbiorcy, że właściwie od początku działalności KOSY-ów, a zaczęłyśmy pracować w 2019, właściwie od razu były pytania o płytę. I dlatego tą płytę nagrałyśmy w 2020 tak naprawdę. A to, pod koniec roku. 2020. Nie pamiętam. W każdym razie, a wtedy właśnie już udało nam się zebrać gdzieś tam sporą ilość wsparcia od ludzi, gdzie to były nasze początki. To, że ta płyta wyszła w tej chwili, no to wiadomo, przyszła pandemia i wiele czynników, które spowodowały, że musiałyśmy się z nią wstrzymać i wychodzi właśnie teraz. A gdzie będzie można ją dostać? Oprócz koncertu oczywiście, bo podejrzewam, że na koncercie to najszybciej. Tak, no przede wszystkim ruszamy ze sprzedażą na koncercie. Będzie można ją dostać na pewno u nas na stronie internetowej, aczkolwiek jeszcze pracujemy nad systemem sprzedaży, ponieważ jednym z naszych patronów, znaczy nie ponieważ, ale też jednym z naszych patronów jest Legalna Kultura, za co bardzo dziękujemy, więc my również chcemy tutaj legalnie tą kulturą dysponować. Więc te systemy płatności gdzieś tam się weryfikują, natomiast zawsze po każdym koncercie, po każdym festiwalu oczywiście będą płyty i nie tylko płyty.
Tak, no a to niespodzianka jaka? Szykujemy dużo świetnych niespodzianek dla Was. Naprawdę warto czekać i warto podchodzić po koncertach tam do stoliczka, bo będzie w czym przebierać. Wy powstałyście w 2019 roku, ale spotkałyście się i dałyście koncert na Babskim Graniu. Była to charytatywna impreza w Teatrze Kapitol. Ja pamiętam, że jak Was usłyszałam wtedy, to było dla mnie takie wow, że faktycznie nie ma czegoś takiego, nie ma tej muzyki tradycyjnej, która skupia się na tekście, na muzyce, jest taka bardzo kobieca w tym dawnym duchu. Trochę pozmieniałyście tam z tego, co wiem, i w aranżacjach, i w tekstach, tak? W tekstach nie. Teksty nie. są niezmienione, aczkolwiek język postanowiłyśmy z gwary przejść na taki bardziej spolszczony język, bardziej współczesny, ale... Żeby był zrozumiały. Żeby był zrozumiały, tak. Więc jakieś tam pojedyncze słowa. My też nie mówimy gwarą wszystkich regionów Polski i nie chciałyśmy być, udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Ja znam gwarę z mojej wsi podkarpackiej i mogłabym tutaj opowiadać gwarą, tak jak gdzieś tam potrafię z moim ojcem tak rozmawiać, ale my nie śpiewamy, śpiewamy jedną pieśń gdzieś tam na koncertach z Rzeszowszczyzny i ją śpiewam gwarą, bo ja pamiętam, jak to jest ze słyszenia i z domu. Ale postanowiłyśmy to wszystko spolszczyć, żeby być w tym jednak prawdziwe, w tych innych tekstach, żeby nie udawać, żeby na siłę nie szukać tych akcentów tam, gdzie my ich tak naprawdę ze środka nie mamy. Więc te teksty mają te same słowa, tylko po prostu są spolszczone. To zostało wszystko. Tak, i dzięki temu też ten tekst jest rzeczywiście bardziej zrozumiały i przyswajalny dla odbiorcy i staje się tekstem współczesnym o nas, tu i teraz, a nie jakąś tam opowieścią, która nas nie dotyczy, tylko nagle to się staje naszą historią, która potrafi dotrzeć do współczesnego odbiorcy. Ale są też inne konteksty, bo jak słucha się tych pieśni, które są tradycyjnymi pieśniami, nawet kojarzącymi się z takimi przyśpiewkami, bym powiedziała, to odnajduje się chociażby to wychowanie patriarchalne, jakieś marzenia o rodzinie, tak? Jakieś problemy, z którymi kobiety się borykają. O czym są właśnie te teksty i czyje to są teksty, bo też to są teksty też autorek konkretnych. Autorek nie znamy tak naprawdę. My znamy wykonania konkretnych śpiewaczek. Które zostały nagrane. Tak. Które są tak. Które... Czyli one nie są autorkami tekstu, one tylko one wzięły i po prostu zapisały to, tak? Jakieś... Tak, po prostu ktoś nagrał wykonanie i w tej chwili po prostu się przypisuje, że to jest pieśń pani Bronisławy Chmielowskiej, pani Latawiec i tak dalej. Natomiast one nie są autorkami. To jest muzyka bardzo stara i te pieśni po prostu przechodzą od człowieka do człowieka, z przekazów. Tak, to jest bardzo słuszne, co zauważyłaś, że to są bardzo współczesne historie o kobiecych marzeniach, tęsknotach, miłościach, oczekiwaniach, historie wojenne i tak dalej, bo te historie są niezmienne. Czas się zmienia, ale ludzie się nie zmieniają i jakby te historie się cały czas powtarzają. I dlatego my jesteśmy w stanie odkryć, zobaczyć siebie w tych pieśniach jak w zwierciadle. Po prostu one są o nas. Tak. Tak. Zgadzam się, tak. Cały czas miłość w tych pieśniach się przewija i niestety wojna, czyli dwie rzeczy, które nam w świecie towarzyszą nieustannie przez wszystkie lata i czasy. Teraz też się te teksty trochę inaczej odbiera, niż odbierało się 2 lata temu, tak? Bo teraz mamy za naszą wschodnią granicą wojnę i te teksty o wojnie na pewno inaczej odbieramy my jako słuchacze teraz, niż jakbyśmy to odbierali w 2020 roku na przykład. No tak, dokładnie. Też my te teksty inaczej odczuwamy, niestety. Jest to na scenie inne przeżycie w tym momencie niż było 2 lata temu. 2 lata temu, kiedy śpiewałam te pieśni, no, wyobrażałam sobie jakąś historię. Wyobrażałam sobie to, co działo się podczas II wojny światowej. To, o czym opowiadał mój dziadek, to, o czym uczono nas w szkole. Jednak to było jakąś historią. To było czymś, co się wydarzyło, co mieliśmy nadzieję, że jest za nami i my śpiewamy tak te pieśni ku przestrodze. I
W tym roku dosłownie, no bardzo niedawno, bo w maju byłyśmy w Warszawie na festiwalu Nowa Tradycja i wykonywałyśmy dwie wojenne pieśni. I chyba mogę powiedzieć za nas wszystkie, że nasze odczucia były bardzo mocne. Wyobrażenie sobie tego, że śpiewamy coś tak aktualnego jednak. I ta różnica w wykonaniu i w przeżywaniu była tak diametralna, że kończąc utwór po prostu byłyśmy wewnętrznie roztrzęsione. Ja mogę o sobie powiedzieć, ale widziałam też dziewczyny. Po prostu skończyłyśmy koncert pieśnią Tam pod lasem, bardzo mocnymi słowami. I zeszłyśmy ze sceny i po prostu łzy płynęły same i to się po prostu działo tak wewnętrznie, nie dało się tego powstrzymać. To było tak mocne przeżycie, tak różne od tego, co te pieśni nam dawały 2 lata temu, że bardzo chciałabym wrócić do przeżywania tych utworów tak, jak przeżywałyśmy je na początku. No jest to nierealne niestety, prawda? Ale też wracając do waszej twórczości, to nie tylko teksty są ważne, ale też muzyka i też instrumenty, na których gracie. Opowiedzcie coś o instrumentach, bo to nie wszystkie są takie... Jak się dzielimy? No tak, to instrumentarium jest z jednej strony dość typowe dla polskiej muzyki, z drugiej strony nietypowe dla polskiej muzyki. Ono wynika też z tego, że to są instrumenty, na których my po prostu grałyśmy do tej pory. To jest coś, co każda wniosła do tego naszego wspólnego koszyczka. I rzeczywiście tutaj żenimy skrzypce i altówkę, o których Kasia może trochę więcej opowiedzieć, gdyż jest właśnie tutaj, zarządza tymi instrumentami. Ja gram na indyjskim harmonium, na lirze korbowej, która rzeczywiście jest dość typowym i nietypowym instrumentem. Na bębnach obręczowych, które w Polsce oczywiście występują, ale my nie gramy na polskich wariantach tych bębnów, tylko na irańskim i na innych jakby wariacjach na temat, na szamańskich. No i są instrumenty również własnej roboty, które konstruuje Anastazja, które też żeni z jakimiś misami tybetańskimi. Więc my tutaj operujemy bardzo różnym zestawem po prostu klimatów też dźwiękowych, które tkamy w tą wspólną eklektyczną opowieść, tak eklektyczną jak eklektyczny jest cały Dolny Śląsk. Dlatego nam się to wszystko klei. No tak jak my się spotkałyśmy, bardzo różne, z różnych światów tak naprawdę, z różną przeszłością muzyczną i nie tylko. Tak, skrzypaczka z Podkarpacia. Tak, te instrumenty nasze wyglądają. No te skrzypce są takie najbardziej klasyczne w polskiej muzyce ludowej. No one się tak mocno kojarzą. Altówkę całym sercem pokochałam, nie wiem, 2 lata temu. Na początku jeszcze nie grałam na altówce w kosach. Jakoś tak poczułam, że bardzo chciałabym spróbować grać i znalazłam instrument i sama gdzieś tam w domu zaczęłam ćwiczyć i próbować. I wdrożyłam później w utworach, gdzie naprawdę się odnajduje ten instrument. To w zależności od charakteru utworu. Na skrzypce, na których grałam, bardzo lubię opowiadać tę historię, bo uważam, bo jest dla mnie ważna i jest urocza. Skrzypce, na których gram, to są skrzypce po moim kochanym dziadku muzykancie, który pierwsze skrzypce skonstruował sam, grał na tak zwanych zabawach i dancingach, uczył się sam grać melodie ludowe, pokazywał mi, jak byłam mała, jak on to robi, jak on gra. No i ostatnie jego skrzypce w życiu, jak zmarł, zostawiono na strychu i one czekały, aż ja dorosnę do rozmiaru 4/4 tego instrumentu. No i ja je przejęłam w spadku po moim dziadku i teraz one grają dalej ludowe pieśni w zespole Kosy. I tak noszę ze sobą, mówię, tego Mietka i on razem z nami gra.
A ja zapraszam Państwa oczywiście 13 czerwca w poniedziałek o godzinie 19 do Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Tam będą mogli Państwo posłuchać i zobaczyć zespół Kosy. Ta płyta, którą pokazuje Ola. Radośnie tak. Pokażę w środku, ponieważ ona... Jestem z niej bardzo dumna. Ona będzie dostępna również po koncercie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Moimi Państwa gościniami były Katarzyna Szetela-Pękosz. Dziękuję bardzo. I Aleksandra Gronowska. Dziękuję. I zapraszam na fragment oczywiście utworu zespołu Kosy. Chłopcy wzięli.